Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w trochę innej lokalizacji, bo jestem w Gdańsku, chwilowo odpoczywam od Warszawy. Dlatego wrzucam dla was vloga, co tutaj robiłam, co się działo. Dajcie mi znać, jak minął wasz tydzień, co porabialiście. I zapraszam do oglądania. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale przynajmniej jest słońce. Temperatura niska. Sami zobaczcie, jak tutaj brodzę w śniegu. Idę do miasta, dlatego zabieram was z wami. Zapraszam. Tak zimno, że aż dobrze, że już wróciłam do domu, ale znowu poszalałam w Empiku. Tym razem kupiłam książkę Reginy Brett, Bóg nigdy nie mruga. Czytałam Jesteś cudem i bardzo mi się podobało, fajne, motywujące lekcje, dlatego zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Jak widzicie, tylko 17,99 z kartą mój Empik, którą jak już założyłam, to mam wrażenie, że tam ostro poszaleję w tym miesiącu, bo ciągle dają jakieś promocje, więc naprawdę fajnie. I 50 wskazówek. Widziałam tutaj w ogóle takie fajne lekcje. Zaraz wam przeczytam. Już przeczytałam jedną w autobusie o pisaniu. I tutaj mamy na przykład... Pisarzem jest ten, kto pisze. Jeśli chcesz być pisarzem, pisz. Bardzo się z tym zgadzam. Wystarczy pisać, pisać, pisać i pisać. Już jesteś pisarzem. Planuję zrobić kiedyś na kanale filmik, jak zostać pisarzem. Taki poradnik, kilka kroków do tego, jak lepiej sobie poradzić z pisaniem, z motywacją, z zabieraniem się do tego. Dlatego mam nadzieję, że to wkrótce wskoczy na kanał, ale na pewno nie jakoś w najbliższym czasie, bo też chcę sama zdobyć więcej doświadczenia, jeszcze wypuścić może więcej książek, żeby też więcej tej wiedzy wam przekazać. Dlatego takich dalekosiężnych planów to mam to w zanadrzu do filmików.